57, przejazd techniczny. A tutaj nie, mamy drezynę na stacji piwniczna. Stacja piwniczna, tak się przedstawia, stary budynek. Pies wchodzi. Jesteśmy na stacji piwniczna, na peronie, który jest prosty w większości, a potem ma na takim zakolu. Dosyć długi peron w piwnicznej i on się kończy takim łuczkiem, jak na taką małą miejscowość, dosyć malowniczo położoną. No to jest pewien taki rarytasik, ale jest pewnie wiele stacji w Polsce, które właśnie tak mają, takich małych. Przejdziemy sobie do końca i zobaczymy, jaki tam widok. Szkoda jedynie, że ta linia tutaj nie jest zmodernizowana, ale to jest zbyt ważny szlak, podejrzewam, ponieważ oprócz pasażerskich tutaj śmigają towarowe, więc na Słowacji aby niedobrze to przyjęto, jakby ten szlak został zmodernizowany, bo to by oznaczało wyłączenie ważnego szlaku. Nie wiadomo, jakie są plany PLK w tym zakresie. Bo przydałoby się, bo to wszystko jest na śrubach. Te torowiska są na śrubach. I tu jakiś demonicznych prędkości się nie rozwija. No szkoda. Bo zamiast jechać ileś tam godzin, można by skrócić to o kilkadziesiąt minut. No, co najmniej. No ale to już są takie drobiazgi, a taka modernizacja to też jest dosyć poważny koszt. No ale są fundusze unijne z drugiej strony, więc może by to coś poradzili. Poza tym ten szlak od Tarnowa do Muszyny, no to naprawdę wymaga moim zdaniem rewitalizacji. No i dochodzimy do końca peronu. Sygnalizatory. Zaraz będzie jechał Polregio do Muszyny. Także się przemieszczę w drugą część stacji. I tu widzimy dojazd do tego, do tej stacji. Widzimy, że na łuku jest położony, no to już dalej już nie będę schodził. O. Jest piękny widoczek z drugiej strony, widok na Eliaszówkę. Cały Beskid Sądecki z bratem kiedyś zeszłem, to tu jest piękny teren do chodzenia, zwiedzania może mniej, ale wycieczki takie górskie, bo tu są góreczki takie, to trudno to górami nazwać, ale nazwijmy, że wycieczki górskie. Piękne okolice, warto pozwiedzać, bo
Można tutaj wykuć formę, to na pewno. No i czekamy na pociąg Polregio do Muszyny. Zaraz powinien się tutaj wtoczyć. Nawet jacyś pasażerowie są, więc dobrze. I rusza. To jest Polregio. Start Nowa do Muszyny, EN 57-11-29. Wiesz, że byłeś za żółtą linią. I już wiesz, że Polregio Jaworzyna z Krynicy Zdroju do Krakowa. EN 57-12-92 Polregio Jaworzyna.